Siemka, jestem absolwentem Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Opowiem wam moją krótką historię związaną z egzaminami maturalnymi. Zaczynamy. Zostało już tylko kilka dni do egzaminów, więc trzeba było zacząć się uczyć. Uczyłem się całymi dniami, nawet w nocy. Nauka nie przynosiła żadnych efektów. Zacząłem się modlić. A egzamin był tuż, tuż. Popadłem w głęboką rozpacz. Nadszedł dzień egzaminu. Wsiadłem w moje nowe auto. Mam cinku akcentu w holenderskim gazie. Siadaj na kanapie, jak nie no to na razie. Po czym ruszyłem z pośpiechem do szkoły. Przez przypadek na parkingu zahaczyłem o lusterku jednego z nauczycieli. Ale urwał! Ale to było dobre! Przechodząc obok szkoły, kolega wyciągnął dziwnego czarnego papierosa i zapytał się, czy z nim nie zapalę. Zapaliłem. Atmosfera od razu się rozluźniła. Byłem drugi na liście do rozszerzonej matury ustnej z języka angielskiego, lecz nie czułem żadnego stresu. Niestety nadeszła moja kolej. Zmuszony byłem wejść do sali. Siadam i czekam na pytanie, po czym egzaminator do mnie tak. Przepraszam, mówię do niego. Nie zrozumiałem pytania. Czy mógłby pan powtórzyć? Nie, nie, nie. Spanikowałem. Zdenerwowany wyszedłem z klasy, po czym złapał mnie za rękę i powiedział: Nie myśl, że uciekniesz, zabawę mamy świetną! Wróciłem, ale tak, żeby nie pokazać po sobie stresu. Egzaminator próbował mi pomóc. I am. No wiem, I am. W końcu nie wytrzymał i krzyknął na całą salę. A uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach i wszystko to jak krew w piach. Wziął kartkę do ręki i powiedział. Jeżeli chodzi o wynik z matury, to... Nie mogę dać wielki. Nie mogę dać wielki. No mi. Gdy usłyszałem tą wiadomość, serce stanęło mi w miejscu. Egzaminator z ciekawości zapytał, co w przyszłości chciałbym robić, a ja mu na to. Po czym wyszedłem z klasy i pomyślałem. Nadszedł ostatni dzień, matura z matematyki. Czekając pod salą, zorientowaliśmy się, że brakuje naszego kolegi Zbyszka. Nie z nami Marcin, nie z nami Krzysiek, nie ma z nami Zbyszka, gdzie jest k***a Zbyszek? Wybiła nasza godzina. Po rozdaniu arkuszy przez egzaminatorów spojrzałem na pierwsze zadania i pomyślałem. Co tam k***a jest? Byłem w całkowitym szoku. Po 30 minutach główkowania zdrzemnąłem się na chwilę, po czym podszedł do mnie egzaminator i powiedział. Wziąłem się do pracy. Próby rozwiązywania zadań nie przynosiły efektów. Spojrzałem na zegarek. O nie, zostało 20 minut do końca. Oddałem pracę. Wychodząc z sali poczułem niesamowitą ulgę, gdyż był to ostatni dzień matur. Holidays.